Hi! Jak się jeszcze nie znamy, to nazywam się Basia i studiuję lekarskie, jestem na drugim roku. I dzisiejszy film to film, jak dostałam się na lekarski, czyli wszystko o maturze. Pierwsza rzecz, to chciałam dać taki background w ogóle, jak ja przeszłam przez tą drogę biolchema. Zaczniemy od tego, jak szłam do liceum. Stwierdziłam wtedy, że chcę się dostać do dobrego liceum, nie zważając zbytnio na profil, ponieważ byłam, nie chcę powiedzieć, że okej ze wszystkiego, ale to mniej więcej na tym polegało. Jakby miałam z tyłu głowy, że chcę pójść na mat biolchem, ale jakby nie było to takie, że wiecie, że chcę tylko tam koniecznie. I stwierdziłam, że pójdę do liceum, do którego dostałam się na profil humana. I miałam z tyłu w głowie plan, okej, przepiszę się. Przepiszę się jakby w pierwszym roku, przepiszę się, zmienię. I tak u nas było tak, że nie było tak dużo rozszerzeń na początku, tylko mieliśmy bardziej rozszerzenia od drugiej klasy liceum. Niestety los tak chciał, że nie przepisałam się przez pierwszy rok, więc dostałam się dopiero w wakacje pomiędzy pierwszym a drugim rokiem na mat biolchem. I tak naprawdę przez pierwszy rok nie zrobiłam prawie nic z moich rozszerzeń. No i przyszły wakacje pomiędzy pierwszą a drugą klasą liceum, gdzie stwierdziłam, że okej, dostałam się. Czas jakby brać się do roboty i coś tam jednak zrobić w tym kierunku, żeby napisać tą maturę fajnie. I zapisałam się na korepetycję z biologii. I wiem, że teraz będzie ten moment, kiedy ludzie pewnie w komentarzach napiszą: o, masz pieniądze, no to chodziłaś na korepetycję i dostałaś się z samego tego, że masz hajs po prostu. No i powiem tak, to, że się chodzi na korepetycje, oczywiście jakby nie każdy jest w stanie sobie na to finansowo pozwolić i jakby znam znajomych moich, którzy dostali się na lekarski, nie chodząc na korepetycje, ale takich osób jest mało. Nie ze względu na to, że szkoła konkretnie źle uczy, tylko z tego, że po prostu jak macie zajęcia jeden na jeden, to lepiej jakby ktoś was cały czas kontroluje. Zawsze musicie się nauczyć na korepetycje, na które przychodzicie. I wiecie, ja jestem super wdzięczna za to, że moi rodzice jakby opłacali mi korepetycje z biologii, z chemii kursy, z matematyki też przez jakiś czas chodziłam. W każdym razie jestem super wdzięczna za to, że miałam taką możliwość, ale wiem, że jakby jesteście w stanie to zrobić bez korepetycji i nie będę nikogo przepraszać za to, że miałam taką możliwość, co nie? Fajnie jest mieć taką możliwość. A jak macie taką możliwość, to trzeba z niej korzystać maksymalnie i pamiętać, że korepetycja to jest jakby wasza praca i to, że ktoś was sprawdza z tego, co wy robicie, jak wy pracujecie, jak coś łapiecie, a nie na zasadzie, że wiecie, że przychodzicie na korki i o, może ktoś coś wytłumaczy i ktoś wrzuci coś do twojej głowy. Nie, to na tym nie polega niestety. Dostałam się, potem byłam w drugiej, w trzeciej liceum, właśnie na mat biolchemię. Czyli rozszerzona matematyka, rozszerzona biologia i rozszerzona chemia. U mnie generalnie mam wrażenie, że to były przedmioty na całkiem wysokim poziomie w liceum. Byłam w Zamojskim, jak ktoś kojarzy, liceum przy Palmie w Warszawie. Jeszcze jeden aspekt, który muszę wpleść w taką moją historię, background, to to, że moje przygotowania do matury w większości były w trakcie pandemii, kiedy my siedzieliśmy w domu, więc obstawiam też, że mimo że nie chodziłam na zajęcia i straciłam dużo w szkole, zyskałam bardzo dużo przez to, że byłam w domu i miałam czas na przygotowywanie się do korepetycji. Rozgadałam się. W każdym razie, dobra, zaczynamy. Co pisałam, żeby dostać się na lekarski? Co uważam, że warto pisać, czego nie warto pisać? Zacznijmy od matematyki. Matma rozszerzona i podstawa. Ja byłam na rozszerzeniu w liceum i chodziłam na te wszystkie zajęcia i ostatecznie nawet pisałam rozszerzoną matematykę. Ale powiedzmy sobie wprost, rozszerzenie z matmy jest trudne, a podstawa z matematyki, jeśli ogarniasz matmę jakkolwiek, to jest banalną maturą, według mnie. W każdym razie uważam, że fajnie jest w liceum chodzić na zajęcia z rozszerzenia, bo wtedy podstawa wam się wydaje bardzo łatwa, ale niekoniecznie pchać się do pisania rozszerzenia. Jeśli chcesz się dostać na lekarski, napisanie rozszerzenia, jeśli nie jesteś wybitny z matmy, bo są osoby wybitne z matmy i wtedy dla nich jakby napisanie rozszerzenia na 80 parę procent nie jest niczym strasznie trudnym, to jeśli nie jesteś taką osobą, która jest po prostu wybitna z matmy, to nie pchaj się w rozszerzenie. Jeśli matma ci nie idzie na takim poziomie, że dostajesz po prostu dobre wyniki już z matur próbnych na przykład, to nie idź na rozszerzoną matmę, w sensie nie pisz jej,
bo wam się to po prostu nie opyla. Jest chyba sprzelicznik we Wrocławiu jest taki, że jak macie 50% jakby, to bardziej wam się opłaca rozszerzenie, jak macie więcej niż 50%, ale generalnie chyba na WUM-ie to jest powyżej 70%, jak się nie mylę, przelicznik, w sensie punktów na dostanie się na studia, więc musielibyście mieć powyżej 70% z rozszerzonej matury względem 100% z matury z matmy podstawowej, żeby wam się to opłacało po prostu, a wypracowanie 70% z rozszerzonej matury z matematyki to jest naprawdę duża praca i dużo czasu, więc uważam, że lepiej jest ten czas poświęcić na biologię i na chemię, jeśli nie jesteś wybitny z matmy. Naprawdę. Kolejną rzeczą jest to, czy jesteś w stanie nie pisać którejś matury z biologii czy z chemii na przykład. W sensie nie pisać którejś z tych dwóch. Jesteś w stanie, dostaniesz się na lekarski bez biologii czy bez chemii. Tyle tylko, że jak dostaniesz się na przykład do Łodzi, to ta chemia i tak cię dogoni w pewnym momencie i jak myślisz sobie, że jakby nie zrobisz w ogóle nic z chemii, to ja się do końca z tym nie zgadzam, bo tak nie jest, bo widzę na przykład po moim chłopaku, który teraz ma w sesji pierwszej na lekarskim ma chemię i to jest chemia na poziomie rozszerzonej matury po prostu, więc i tak będziesz musiał się tego nauczyć, a uważam, że na przykład chemia jest dość stosunkowo spoko maturą do napisania na rozszerzenie, bo jest przewidywalna, jest spoko dla osób, które ogarniają matmę, to jest taka matematyka, w sensie w zadaniach i trochę teorii, ale to na pewno jakby nie jest taka porcja teorii, jak macie z biologii i nie jest ten poziom trudności matematyki, jak na matematyce rozszerzonej. Więc według mnie to jest spoko matura do napisania i ja bym jej nie omijała. Jeśli na przykład w liceum macie kogoś, kto wam obrzydził chemię i po prostu nienawidzicie chemii, to spróbowałabym, jak macie taką możliwość, pójść gdzieś na dobre korepetycje. Dobra, a więc rozpisałam sobie wszystko, co musimy omówić. Wyjęłam moje matury, które przerobiłam i wszystkie zbiory. Mam takich pudeł 3. To są moje matury zrobione lub zbiory zrobione. I przejrzymy wszystko razem i powiem wam, co robiłam po kolei i na co poświęciłam dużo czasu, co jest ważne, co można ominąć. To, co jeszcze chyba warto dodać, to kiedy pisałam maturę i jakie miałam wyniki w sumie, żeby ten film miał jakiś sens, uważam. No to ja pisałam maturę w maju 2021 roku. Z najważniejszych matur miałam z biologii 80%, z chemii miałam 77% i no matma podstawa 100%. Tak wyszły moje wyniki. Odnośnie wyników, to co teraz jeszcze chciałam wam powiedzieć, to to, że ja na przykład kiedyś myślałam, żeby się dostać na lekarski, to musisz mieć po 90% z rozszerzonych matur, bo inaczej to amen. Jakby nie ma opcji, że się gdzieś dostaniesz. A to jest taka nieprawda, ponieważ no ja miałam 80 i 77 z tych rozszerzeń dwóch najważniejszych i 100 z matmy z podstawy i dostałam się na WUM, który jest w sumie no jedną z jakby z uczelni, które mają największe progi dostawania się na lekarski. Nie wiem, jakie są najniższe, ale moje 77 z chemii, które jakby na początku mnie załamało, że tak mało, okazało się jednak wynikiem bardzo dobrym. Więc nie myślcie, że jest tak, że musicie mieć 90% z matury. Plus nie rozkminiajcie zbytnio tych progów, ponieważ tak naprawdę i tak jakby progi zależą od tego, jak wypadnie w tym roku akurat jakaś matura, co nie? Bardziej liczy się centyn, bardziej się liczy to, ile osób na przykład, które poprawiają maturę, ze swoją maturą się, powiedzmy, wpychają na uczelnię, poprzednią w sensie. Ile musicie mieć procent i tak nie ma znaczenia, bo nie jesteście w stanie w ogóle przewidzieć, jak napiszecie tą maturę i na ile konkretnie napiszecie. Chodzi o to, żebyście robili wszystko, co możecie, żeby dobrze ją napisać. Plus pamiętajcie, że to, że na przykład dostaniecie się gdzieś w pierwszej liście, to w ogóle nie ma znaczenia, bo listy przechodzą i przechodzą i przechodzą. Jak składacie na studia, to w pierwszej liście dostają się osoby po prostu z najwyższymi punktami i te osoby najczęściej składały na 10 innych uczelni. Przynajmniej u mnie tak było. Ja i moi znajomi składaliśmy na powiedzmy 6 uczelni, 8 uczelni. Więc osoby, które dostają się w pierwszej liście jakby na wszystkie takie dobre, wyższe uczelnie, no to one później muszą zrezygnować z tych poprzednich, jakby z tych wszystkich innych miejsc i wtedy te listy się tak przesuwają. Dlatego ja na przykład dostałam się na WUM na początku września. Więc nie załamujcie się po pierwszych listach na przykład. Don't panic. Zrobisz to? Umiesz to zrobić?
Zaczniemy od matury z chemii. 80% mojego sukcesu z matury z chemii to jest kurs u pani Soni z Chemmastera. Coś, co uważam, że zakochało mnie w chemii. Uważam, że wszystkie spotkania z panią Sonią na platformie były dla mnie po prostu super, bo ja się śmiałam na tych zajęciach, uwielbiałam to. Pani Sonia mnie absolutnie motywowała do działania, jest według mnie super kobitką i jeśli miałabym wam coś polecić z matury z chemii, to kurs pani Soni. Naprawdę, honestly, ja nie zrobiłam żadnej teorii do matury z chemii, żadnej. Nie zrobiłam żadnej teorii do matury z chemii, żadnego podręcznika ani nic, oprócz tego, co było w notatkach pani Soni. Więc uważam, że te kursy są cenowo bardzo przystępne i jednocześnie bardzo motywujące. Na zasadzie takiej, że jak przychodzisz na zajęcia, to dostajesz małą pracę domową. Masz na początku test, przynajmniej u mnie tak było, że miałam na początku test z jakiejś tam porcji materiału. Najważniejsze zbiory z chemii, które uważam, że trzeba zrobić i trzeba zrobić całe, to jest na pewno ten zbiór. Nie wiem, jak na dzisiejsze czasy on wygląda, bo wiem, że macie trochę inną maturę, ale no u mnie to był jeden z bardziej aktualnych zbiorów i ja go zrobiłam, nie jestem pewna, czy zrobiłam go całego, czy zrobiłam jakby prawie cały. Korzystałam z niego i według mnie jest najlepszym zbiorem, jednym z dwóch najlepszych do przygotowywania się do matury, więc ja robiłam te zadania, które dostawałam od pani Soni i robiłam dwa zbiory. Pierwszy właśnie ten kaznowski, a drugi zbiór wygląda tak. Nie wiem zbytnio, czy on jest jakby aktualny na teraz, ale właśnie jest napisane, że w sensie z tego, co widziałam, to jest jakiś 2000 do 21, bo oni po prostu wtedy dorzucają jeden rok do tego zbioru, co nie? Więc jakby zrobiłam jeszcze ten i wydaje mi się, że właśnie ten, który wam przed chwilą pokazałam, zrobiłam do jakby 3/4 mniej więcej, a ten zrobiłam cały, mogę się mylić. I tego zbioru akurat nie mam, bo w sensie, bo odsprzedałam go albo oddałam go mojemu koledze. Więc jak go odzyskam, to może wam kiedyś pokażę. W każdym razie to są te dwa zbiory, które bardzo polecałabym zrobić. One mają w sobie i zadania chyba z CKL i jakieś inne trudniejsze, ale uważam, że są fajne dla osób, które po pierwsze na przykład jak zaczynacie nawet robienie jakby w liceum od podstaw, w sensie jesteście na przykład, nie wiem, w pierwszej czy drugiej klasie liceum, to robienie tych zadań jakby na bieżąco to w ogóle byłoby kosmiczne dla waszej matury, w sensie na pewno genialnie by na nią wpłynęło. Ja to robiłam dopiero na jakoś tak rok przed maturą albo nie wiem kiedy, no w każdym razie któryś z tych zbiorów zrobiłam po 3 miesiące. No i macie jakby po kolei działy wszystkie i uważam, że turbo warto jest je zrobić i są to fajne zadanka. Niektóre trudne, niektóre łatwe, więc fajnie. Tak samo z matury z matmy. To są wasi najlepsi przyjaciele. To, żeby zrozumieć, co tu jest napisane i to, żeby zaprzyjaźnić się z formą, w jakiej jakby to jest napisane na przykład i wiedzieć, gdzie co dokładnie jest na której stronie, to już jest naprawdę spora część sukcesu z napisania matury. Znamy, kochamy, lubimy i rozumiemy. Chciałam wam dopowiedzieć o notatkach. Ja praktykuję nie robienie notatek. Dla mnie robienie notatek jest stratą czasu, bo żeby wynieść coś z notatek, musicie zrobić notatki, poświęcić czas, żeby przepisać coś z podręcznika czy skądś i potem nauczyć się z tych notatek, bo pisząc ja przynajmniej się nie uczę, albo troszeczkę może się uczę, ale tak naprawdę, żeby tak serio przyswoić wiedzę, to mam wrażenie, że robienie notatek to jest strata czasu. I to samo powiedziała mi moja pani od korepetycji z biologii. I ja do dnia dzisiejszego się z tym zgadzam. Bardzo rzadko robię notatki. Albo robię notatki na zasadzie, że jestem na przykład na jakimś wykładzie, na dzień dzisiejszy, że jestem na jakimś wykładzie, notuję i nie patrzę w to nigdy więcej, tylko po prostu notuję, żeby mój mózg przyswajał to, co ktoś mówi. W sensie, żebym, wiecie, żebym nie zgubiła się w trakcie i nie zamyśliła na przykład na pół godziny i nie wyłączyła się po prostu, tylko żebym cały czas jakby słuchała aktywnie i piszę, nie zwracając uwagi na to, jak wygląda ta notatka,
tylko żeby coś pisać. Bo zrobienie ładnych notateczek to jest od cholery czasu. Jak masz ładne pismo i siebie jesteś w stanie rozczytać, okej, rób sobie notatki, ale ja bym polecała jak najszybciej wychodzić z tej praktyki robienia notatek. Macie najprawdopodobniej swoje podręczniki. Po podręcznikach, no nie mówię, żeby po nich mazać i błagam, nie używajcie neonowego żółtego na całą stronę, ale podkreślanie jakichś rzeczy ładnym kolorem czasami może pomóc i jakby ja po prostu dopisywałam na przykład, jak było coś poza podręcznika, to dopisywałam tam z biologii na przykład, dopisywałam coś ołówkiem albo podkreślałam coś małym czymś, co nie, ale nie na zasadzie, żeby robić notatki. Lepiej mazać po książce niż robić notatki. I teraz moje podejście jeszcze do rozwiązywania matur było takie i zadań zbiorów generalnie, że jeśli miałam korepetycję i ktoś mi na przykład powiedział, ok, zrób te trzy arkusze, to potem robiłam sobie taką karteczkę z wypisanymi zadaniami, które były dla mnie ciężkie i omawialiśmy tylko te ciężkie dla mnie zadania, żeby nie marnować czasu na korepetycjach. To właśnie w ten sposób jakby pisałam sobie konkretne zadanie, pisałam jakby czego w tym nie rozumiem i omawialiśmy tylko te zadania. Z chemii zrobiłam głównie matury z CKE i mi osobiście to wystarczyło i mówiąc szczerze, poświęciłam na maturę z chemii o wiele mniej czasu niż na biologię. Naprawdę. Uważam, że jak jest jakaś pula powiedzmy 100% i mam je podzielić pomiędzy maturą z chemii i maturą z biologii, to uważam, że 1/3 to jest chemia, bo poświęciłam na nią o wiele mniej czasu, uważam. Dobra, kolejne arkusze, które chcę Wam pokazać, to są arkusze próbne. One wyglądają tak. Jak ktoś sobie luknie jakoś na szybko, to możecie może jakoś znaleźć je. W każdym razie ja je zrobiłam chyba nie ze wszystkich lat, ale z wielu lat, bo pamiętam, że któraś z moich pań właśnie powiedziała, że warto jest je zrobić. Coś, co jest dla ludzi, którzy bardzo dobrze ogarniają chemię, to uważam, że jak już zaczniecie działać tak na poważnie z maturą i przerobicie zbiory, przerobicie CKE i tak dalej, to uważam, że warto jest zrobić matury z Krakowa. Matury z Krakowa z chemii są jednymi chyba z trudniejszych matur, z tego co pamiętam. I u mnie pani na zajęciach w szkole je wplatała. I podobno one właśnie są bardzo trudne albo trudniejsze niż takie po prostu z CKE na przykład. Więc zawsze warto je robić. Pamiętam, że pani Sonia jakby w swoim kursie wplatała właśnie i te z chemii z Krakowa i jakieś takie, wiecie, trudniejsze zadania, takie, że naprawdę no, na zasadzie złapie ucznia, że akurat tego nie wyczaił, że coś tam jest ukryte, co nie? Kolejne matury, które ja wydrukowałam i chyba nie wszystkie zrobiłam, to są matury z FSIP-u. Tak wyglądały matury z FSIP-u. Nie wiem, czy ja je zrobiłam, ale to jest jakby, to są matury, które po prostu mówię Wam, że one istnieją i że może warto je zrobić w takim razie. Bo ja zrobiłam część z nich, ale nie wszystkie. Jeszcze kolejnymi zbiorami to są właśnie matury z nowej ery, z chemii. Nie wiem, jak trudne są te z nowej ery z chemii. Wiem, że z biologii są bardzo warte zrobienia, bardzo warte. Ale z chemii nie wiem, bo nie zrobiłam na pewno więcej niż dwóch, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Kolejne matury to są matury z Operona. Z biologii, z biologii wiem, że bardzo warto je zrobić, a z chemii nie wiem, bo zrobiłam chyba też jakoś bardzo mało albo w ogóle, więc one wyglądają tak. Na pewno je znajdziecie gdzieś w internecie, bo ja je brałam na pewno z internetu. Dobra, i to by było na tyle z moich matur z chemii, więc polecałabym właśnie Wam te dwa zbiory, a potem robić zadanka stricte z arkuszy.